Nie uważam, żeby Bóg był nieobecny. Bóg jest obecny każdego dnia w naszym codziennym życiu. Tylko jeśli ktoś chce pokoju, czemu nie złoży broni? Bo przecież wszyscy jesteśmy za pokojem. Nie jesteśmy za wojną. Kto chce pokoju, musi złożyć broń przed Panem. Nie sądzę, żebyśmy się nienawidzili. Wręcz przeciwnie. Bracia, siostry, wszyscy, przyjaciele, krewni, rodzina. Sądzę, że wszyscy się kochają. I w tym dobru Bóg jest zawsze obok nas. A człowiek, jeśli jest prawdziwy, jeśli jest w prawdzie, że chce pokoju, niech złoży broń przed Bogiem. Kropka. Panie, nigdy mnie nie opuszczaj. Potrzebuję Cię. Jeśli w pewnych sytuacjach klękamy do modlitwy i wołamy Go, Pan mówi, jeśli mnie potrzebujesz, zostaw wszystko, co robisz, usiądź i pozwól mi wejść do Twojego serca. Ja myślę, że Pan wchodzi. Pan nas ochrania. Ale to my tego nie widzimy, bo wszystko to, o co prosimy, co robimy, jestem pewny, że Pan w tym wszystkim jest i nigdy nas nie opuszcza. Bóg nigdy nie będzie mógł nas opuścić, bo jesteśmy Bożymi dziećmi. Jesteśmy w Bogu ochrzczeni. I Bóg nigdy nas nie będzie mógł zostawić. To człowiek opuszcza Boga. To człowiek oddala się od Boga. To człowiek chce robić to, co chce, a nie to, czego chce Bóg. Sądzę, że trzeba być bardziej racjonalnym, umieć się modlić, nie zostawiać, odpuszczać modlitwy, ale jednak racjonalnie, bo w życiu Pan dał nam rozsądek. Musimy rozeznawać, rozumieć, oceniać pewne sprawy nie źle, a dobrze. Bo mamy dwa etapy. Etap rozumienia, pojmowania i chęci lub wykonania, pragnienia woli Bożej. Widzisz, tego pokoju wewnętrznego nigdy nie powinno nam brakować. Tylko gdy jesteśmy zbyt zestresowani, bo rodzina, która ze sobą nie rozmawia, nie porozumiewa się, czy inne sprawy, wtedy czujemy się poddani ciśnieniu. I wtedy musimy iść do kościoła. Musimy wziąć księdza, pasterza i powiedzieć: posłuchaj, kłócimy się z moim mężem tak, że on mnie nie rozumie, a ja potrzebuję zrozumieć, potrzebuję rozmowy. Wtedy wiele rzeczy się zmieni. Tego bólu brzucha, stresu już nie będzie. Brakuje dialogu. Bo kiedy brakuje dialogu, to brakuje wszystkiego. Podczas gdy musimy się starać, aby nigdy dialogu nie zabrakło. Musimy się starać rozmawiać, mówić prawdę, być przejrzystymi. Popatrz, piękne jest to, że mamy być przejrzystymi i w łasce Pana. Mamy być sobą, rozmawiać, prowadzić dialog i dobrze wykorzystywać to, co Pan Bóg nam mówi. To wszystko.